Spójrzmy najpierw na podpunkt A. Tutaj mamy wyznaczyć skalę planu, skoro wiemy o działce B, że jest ona prostokątem o wymiarach 32 na 24 metry. Jeżeli teraz spojrzycie sobie do podręcznika, to macie tutaj także narysowany plan tej mapy w pewnej skali, której nie znamy, czyli tutaj na mapie będzie ona miała 4 na 3 cm, bo to jest ta nasza działka B. Czyli przede wszystkim, jeżeli chcemy wyznaczyć sobie skalę podobieństwa, to podzielimy przez siebie odpowiadające boki. Czyli jeżeli ten bok to będzie x1, to ten bok to będzie x2. Czyli dłuższy bok do dłuższego, ewentualnie krótszy do krótszego. Policzymy i tak, żebyście zobaczyli, że wyniki wyjdą dokładnie takie same. Czyli ta skala podobieństwa to będą 4 cm przez 32 metry. No i oczywiście zauważcie, że tu mamy różne jednostki, czyli ja sobie metry zamienię na centymetry, czyli 32 razy 100 to 3200 cm. Skrócimy przez 4, czyli mamy 1, tu mamy 800, czyli mamy 1 przez 800, zatem skala wygląda w ten sposób. No i teraz spójrzmy, gdybyśmy wykorzystali te boki. No to mamy tak, zaznaczmy to sobie jako y1 oraz y2, czyli 3 cm dzielimy przez 24 metry, musi być taka sama jednostka, czyli metry zamienimy na centymetry, skracamy przez 3, czyli mamy 1, tu mamy 800, czyli mamy 1 przez 800, no to oczywiście skala nam wyszła dokładnie taka sama. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Wiemy, że działka A, czyli ta, którą mamy tutaj, to jest trapez prostokątny. Jego najdłuższy bok będzie miał długość 5,875 cm, czyli to jest najdłuższy bok, czyli podpiszmy, że tu mamy 5,875 cm. No i pytanie jest takie, czy na ogrodzenie działki ze wszystkich stron, czyli tutaj nas interesuje obwód, wystarczy 125 metrów bieżących siatki, jeśli furtka ma mieć szerokość 1,5 metra. Czyli przede wszystkim my musimy znać rzeczywisty obwód w terenie naszej działki. Czyli tak naprawdę na początek potrzebujemy długości tego boku. Jak możemy wyznaczyć sobie długość tego boku? Otóż zauważcie, że jeżeli poprowadzę sobie tutaj wysokość, no to tak, tego boku nie znamy, czyli to oznaczmy sobie jako x. Wiemy, że ta długość wynosi 4, no bo jest taka sama długość jak długość tego boku w naszym prostokącie. A skoro cały ten bok ma taką długość, to jeżeli od całej długości odejmiemy 4, czyli ten fragment, to wtedy nam zostanie ten kawałek, czyli zaznaczmy, że tutaj mamy naszego y na przykład i y to będzie cała długość tego boku, czyli 5,875 odjąć ten fragment, czyli odjąć 4 cm, czyli y to będzie 1,875. Czyli możemy tu sobie podpisać, że tu mamy 1,875, tu mamy 4, czyli łącznie całą długość boku. No i teraz tutaj, ponieważ to jest wysokość, to będzie trójkąt prostokątny, a my wiemy, że wysokość jest równa długości tego boku, czyli tu mamy 2,5 cm, czyli to również możemy tutaj sobie wpisać. Mamy trójkąt prostokątny, może go zaznaczmy, żebyście dobrze widzieli. I teraz z tego trójkąta możemy wyznaczyć x. No to tak, przerysujmy trójkąt. Wygląda on w sposób następujący. Dobra, wiemy, że tu mamy kąt prosty. Wiemy, że szukamy x, czyli przeciw prostokątnej. Wiemy, że tu mamy 2,5, tu mamy 1,875. Czyli skoro mamy trójkąt prostokątny, możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli w naszym przypadku to są przyprostokątne, czyli mamy 2,5 do kwadratu plus 1
i 875 tysięcznych do kwadratu równa się c kwadrat, czyli x do potęgi drugiej. No tutaj przyda się kalkulator, tak, żeby to wszystko sobie policzyć. Rzeczywiście 2,5 razy 2,5 to będzie 6,25. No ale tutaj już wykorzystajmy kalkulator, bo 1,875 tysięcznych mnożymy przez 1,875 tysięcznych i dostaniemy, o panie, 3,515625 równa się x kwadrat. Następnie musimy to do siebie dodać, czyli mamy 6,25, czyli otrzymamy 9,765625, to będzie nasze x kwadrat. Oczywiście tutaj wyniki będą 2, no bo co możemy podzielić do kwadratu, żeby otrzymać ten wynik? No i liczbę ujemną i dodatnią. Natomiast ponieważ szukamy długości boku, to uwzględniamy tylko rozwiązanie dodatnie. Czyli x to będzie pierwiastek kwadratowy z tej liczby. Czyli ja go sobie także już policzę. No ale zobaczcie, jaki ładny wynik. Mamy 3,125 tysięcznych i to będzie długość tego boku. No dobra, czyli jeżeli wiemy, że tu mamy 3,125 tysięcznych, to możemy już policzyć sobie obwód tej naszej działki. Na razie tutaj, który mamy narysowany w podręczniku. Czyli jeżeli chodzi o obwód naszej działki, czyli zaznaczmy to sobie, że to jest obwód działki A, to będzie suma długości wszystkich boków, czyli 3,125 tysięcznych plus 4 plus 2,5, no i plus 5,875 tysięcznych. No to ja też to szybko już sobie na kalkulatorze dodam. Mam plus 6,5 i plus 5,875 tysięcznych, czyli otrzymamy 15,5 cm. My wcześniej wyznaczyliśmy sobie skalę mapy, która, przypominam, wynosi tyle, czyli to oznacza, że jeżeli mamy 15,5 cm, to znaczy, że obwód działki w rzeczywistości będzie 800 razy większy. Czyli zapiszmy to sobie jako obwód działki A, to będzie 800 razy 15,5 cm, czyli to musimy sobie pomnożyć i mamy 12,400 centymetrów. To jest obwód działki w rzeczywistości. No i teraz wiemy, że mamy 125 metrów naszego ogrodzenia, tak, które kupiliśmy. I czy to wystarczy na ogrodzenie tej działki? No przede wszystkim fajnie byłoby zamienić sobie centymetry na metry. Ewentualnie no w drugą stronę także możemy zrobić, ale może zamienimy sobie właśnie z centymetrów na metry, bo wiemy, że 1 metr ma 100 centymetrów. Czyli jeżeli przechodzimy z metrów na centymetry, no to znaczy, że musimy wykonać mnożenie przez 100. A gdy przechodzimy z centymetrów na metry, to będziemy przez 100 dzielili. My chcemy 12,400 centymetrów zamienić na metry, czyli przejdziemy sobie w tę stronę, czyli musimy podzielić przez 100, czyli otrzymamy 124 metry. No ale wiemy, że my tak naprawdę jeszcze mamy tam furtkę, która ma szerokość 1,5 metra, czyli tam, gdzie jest furtka, to tego ogrodzenia nie potrzebujemy. Czyli jeszcze od 124 metrów odejmiemy szerokość furtki i wówczas będziemy mieli 122,5 metra, czyli to, co otrzymaliśmy tutaj, no to tyle potrzebujemy siatki. Wiemy, że kupiliśmy 125 metrów siatki, czyli jak najbardziej nam wystarczy to na ogrodzenie naszej działki. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Chcemy tutaj wyznaczyć powierzchnię działki C, czyli tego szukamy. Skoro wiemy, że na planie wykonanym w tej samej skali, czyli tu mamy skalę, jest ona kwadratem o polu 9 cm kwadratowych. Czyli możemy sobie zapisać, że pole, czyli to P na planie do PC równa się K kwadrat, no bo równa się kwadratowi skali podobieństwa. No i podstawmy. P jest równe 9, tego nie znamy, równa się K, czyli 1 do 800, możemy zapisać to w ten sposób.
do potęgi drugiej. No to najpierw oczywiście potęgowanie. 1 do kwadratu to 1, 800 do kwadratu to będzie 640 tysięcy. Mnożymy to sobie na krzyż, czyli 1 razy PC to będzie po prostu pole tej działki w rzeczywistości. No tutaj pozwólcie, że sobie szybko na kalkulatorze pomnożę, razy 9, czyli mamy 5 760 tysięcy centymetrów kwadratowych i to jest pole tej działki w rzeczywistości.